W ramach 14. kolejki rozgrywek 4. Ligi Dolnośląskiej w piłce nożnej na stadionie w Kłodzku rozegrano mecz pomiędzy MKS Nysą Kłodzko a liderem 4. ligi Sokołem Wielką Lipą. Optymistycznie w szeregach Nysy podchodzono do meczu z liderem. Zarówno sztab szkoleniowy, jak i zawodnicy uważali, że jest to idealny moment na odniesienie pierwszego zwycięstwa w tym sezonie. Chcemy pokazać, że jednak potrafimy grać w piłkę i chcemy wygrać ten mecz. Do kadry Nysy po nieobecności spowodowanej urazem wrócił Michał Stopa. A jeśli chodzi o nieobecnych, to brakowało dwóch ofensywnych piłkarzy. Kamila Kowalskiego oraz Macieja Kaletki. Mimo że zdecydowanym faworytem tego pojedynku byli gracze z Wielkiej Lipy, to ich trener miał obawy co do tego pojedynku. Ja myślę, że takie mecze są niezwykle trudne i boję się, żeby którykolwiek z moich zawodników tego pojedynku nie zlekceważył. Aczkolwiek no, liczę, że tak się nie stanie. Drużyna Nysy Kłodzko nie ma nic do tracenia. Uważam, że zawiesi nam poprzeczkę może wysoko, nie wiem, ale na pewno zrobią wszystko, żeby ten mecz nie przegrać, bo każdy, który gra z liderem, to stara się grać na miarę swoich najlepszych umiejętności. A co będzie, to zobaczymy. No, liczę, że zdobędziemy 3 punkty, ale zbyt pewny tego nie jestem. Już w 5. minucie przed szansą stanął Sokół, a konkretnie Marcin Szurek, który znalazł się w sytuacji sam na sam z Borkowskim, ale w porę powstrzymał go Paweł Madej. W 19. minucie z dystansu próbował strzelać Wojciech Galiński, ale jego strzał nie mógł zaskoczyć golkipera gości. W 25. minucie z rzutu wolnego dośrodkował Paweł Kudyba. Piłka po uderzeniu nogą jednego z graczy Sokoła odbiła się od poprzeczki i trafiła do Szurka, któremu pozostało jedynie główką skierować piłkę do pustej bramki. I tym sposobem Sokół Wielka Lipa objął prowadzenie 1-0. Kłodczanie drugi celny strzał w tej części gry oddali dopiero w 39. minucie, gdy ponownie uderzał Wojciech Galiński, tym razem z rzutu wolnego. Do końca pierwszej połowy wynik nie uległ zmianie. Nysa do szatni schodziła z jednobramkową stratą. Na mecz przyszła grupa wiernych kibiców Nysy, których zapytaliśmy, co sądzą o grze zawodników z Nysy. Nie trenują? Nie. No i no, po przerwie to będą bańki chyba. Bańki będą z Lipy. Bo tak jest, jak przychodzi dwóch, trzech na trening, no to kto to ma grać? Tylko ci z ulicy? Nysa jest osłabiona w ogóle już. Zawodnicy kontuzjowani. No takim składem grają, normalnie takim zbieraniną w ogóle. Dalej nie wiem, jak to będzie. Jak na wiosnę przyjdzie i takim składem, no to my nie wygramy żadnego meczu chyba. Czy 1-0 wygrywać? Jakie jest założenie na drugą połowę? Trzeba spokojnie. Dalej będziecie strzelać bramki, czy odpuszczacie? Trzeba coś dołożyć, żeby był spokojnie do końca meczu. Jakie założenia? Gramy swoje dalej. Czyli co? Z kontry staramy się. Przegrywacie 1-0, co dalej? Dalej gramy swoje, tak? Liczymy na kontrę. No, przeciwnik jest lepszy, tak? Chociaż mamy więcej z gry moim zdaniem. Myślę, że dalej będziemy w obronie i liczyć na kontrę po prostu. Tak trener powiedział. Będziecie się starać wygrać ten mecz czy zremisować? No, na pewno wygrać jest bardzo ciężko. Zremisować myślę się, że damy radę. A no też chodzi o to, żebyście też wysoko nie przegrali, tak w ostatnich meczach. No tak, tak, tak. Czy jest jakaś szansa na to, żeby tak nie było? Myślę, że tak. Gra na razie jest dobrze. 1-0 to nie jest strasznie duży wynik. Myślę, że chłopaki postarają się, aby ten remis chociaż wpadł. Dadzą dużo serca, na boisku zostawią. Wydaje mi się, że będzie dobrze. A jak było, to za chwilę miało się okazać. Drugą połowę z animuszem rozpoczęli miejscowi, ale mimo sporego zamieszania pod bramką Ramiączka nie udało się oddać celnego strzału. W 50. minucie, bliski podwyższenia prowadzenia dla Sokoła, po dośrodkowaniu Wielgusa był Kudyba, ale minimalnie strzelił obok słupka. W 71. minucie Nysa przeprowadziła atak na bramkę Sokoła. Szybkie wyprowadzenie piłki przez samego szkoleniowca z własnej połowy, który podał do będącego na skrzydle Andrzeja Marksa, a ten dośrodkował w pole karne, gdzie obrońcy Sokoła się pogubili, wybijając z pola karnego zbyt krótką piłkę, która bezpośrednio trafiła pod nogi Sylwestra Jaskółowskiego, który płaskim strzałem z 12 metrów oddał celny strzał na bramkę Sokoła, zdobywając gola na 1-1. Bramka podbudowała kłodzki zespół, ale po upływie kilku minut do głosu ponownie doszedł lider z Wielkiej Lipy. Przed szansą zdobycia zwycięskiego gola stanął Kupiec, ale przegrał pojedynek sam na sam z Borkowskim i rezultat nie uległ już zmianie. W końcówce meczu żółtą kartką za faul został ukarany Marcin Wielgus. Ten sam piłkarz po chwili tym razem sfaulował bez piłki Galińskiego.
Sędzia podbiegł, aby ukarać piłkarza kartonikiem, co skutkowałoby wykluczeniem, ale w momencie, gdy trzymał kartki w ręku, nagle zmienił decyzję. Dwie minuty później za odepchnięcie Marksa czerwony kartonik zobaczył Ludwiczak. Jednak arbiter szybko zmienił swoją decyzję, tłumacząc się pomyłką. Do końca meczu wynik nie uległ zmianie. Nysa zremisowała z liderem czwartej ligi dolnośląskiej 1-1. Czyli można powiedzieć, że to nie jest porażka. Wiem, że większość to traktuje w kategoriach sensacji, ja mam to, do tego inaczej podszedł. No, graliśmy już tutaj z Orkanem dobry mecz, pierwsza połowa, no, tylko zdarzało nam się po pierwszej bramce po prostu głupota nasza, bo wychodziliśmy, chcieliśmy zaraz odrobić bramkę i traciliśmy następne. Tutaj było założenie takie, że dalej gramy na swojej połowie, staramy się kontrolować grę, przynajmniej na naszej połowie i próbować szybkich kontr. No i po takiej kontrze jednej się udało strzelić bramkę. Jakie plany na przyszłość? Oj, tego to chyba sam prezes nawet nie wie. No nie wiem, musimy dograć tą rundę, usiąść z zawodnikami, z prezesem, no i zastanowić się, co dalej. No, nie ukrywam, że szkoda, bo naprawdę no, gra nie wskazuje na tą pozycję, co zajmujemy. No ale tak jest, no, to jest piłka, kto więcej stracimy katastrofalnie dużo bramek i jesteśmy tam, gdzie jesteśmy w tej chwili. Teraz kłodzki zespół czekają mecze wyjazdowe z Miedzią 2 Legnica i Piastem Żmigród. Natomiast u siebie zagrają 25 listopada z Karkonoszami. Telewizja Kłodzka. Nasza telewizja lokalna.